Cześć, jak się macie? Z tej strony Kuba i witam was w piątym odcinku Blitz Survival Games. Już jesteśmy na ręce i właśnie gramy. Znowu nas respiło w jakimś dziwnym miejscu, ale na szczęście w tym dobrym, bo to są, na tym statku jest dużo skrzynek. No, mam nadzieję, że będzie dobrze. No, ten statek jest naprawdę duży. Może zejdziemy sobie tu na dół. Są jakieś ity z poprzedniej rundy. Znowu nie usunięte. Ale to nasze szczęście. Słabe ity w skrzynkach są. Dobra. No, teraz to już tak prawie na maksa ściszyłem ten dźwięk tych piorunów. No ogólnie piorunów, bo te dźwięki były głośne. No i to, według mnie to przeszkadzało. Bo nie było, słychać mnie nie było nieraz. Dobra, gdzie jeszcze możemy tu iść? Może tutaj na górę pójdziemy? O, tam jest jeszcze. Pójdziemy sobie tam. Mam nadzieję, już dostaliśmy rzeczy. To dobrze, to dobrze. O, tu jest jakiś jeden. Mam nadzieję, że łuku nie ma. Teraz, dobra. Zeskoczyć. Dobra, udało się. Powinniśmy go zabić. Masz żelazny miecz. Ofa. Jest! Jest! Oh my god! Żelazny miecz. Dobra, teraz szybko trzeba coś zjeść. Bo nas zabiją. Znając życie. Jak mamy tak mało HP. Chociaż w poprzedniej rundzie, gdy nie nagrywałem, miałem 1,5 serduszka i zabiłem sojusz, który miał po 22 HP. Naprawdę. To było dobre. No, szkoda, że nie nagrywałem, albo chociaż tego momentu, że nie nagrywałem, bo to było naprawdę dobre. Mam nadzieję, że wow, już 5 graczy, naprawdę. Lepiej dla nas. Dobra, gdzie oni są? Trochę się boję, szczerze mówiąc. No, wychodzić. Też tylko 5 graczy. Mam nadzieję, że nikt nie ma sojuszu. A tu już byłam. A pójdziemy sobie na kogoś. Tylko musimy go znaleźć. Aha, dobra, spadłam. Dobra, pójdziemy sobie tam na spawna. Za kompasem. No, może dzisiaj też zagramy 2 ręki, albo 3. To zależy od czasu nagrywania. Bo jak będą szybkie ręki, to może nawet 2-3, a jak będzie jedna długa, to może tylko jedną. Dobra, idziemy za kompasem. Mam nadzieję, że że zabijemy tą osobę. No, super, czanki mi się nie ładują. I co on robi? Naprawdę. Nie. Serio, nie udało mi się. Dobra, fej. Nie, ma łuk. Dobrze, super. Nie, tylko nie dednie nas, nie. O nie, kolejny raz, naprawdę. No zajechiście. Dobra. Zagrywam sobie drugą rękę na 58 i wybierzemy sobie klasę łucznika. Oczywiście łuk i 15 strzał. Tu sobie ulepszałem trochę. What? Jakieś lagi są. Dobra. Już. Aha, dobra, były lagi. Dobra, mam nadzieję, że znajdziemy ten
miecz w skrzynkach, nawet drewniany. Bo teraz trzeba pamiętać, że nie dostaniemy miecza. Oj, wpadłem w pajęczynę, też dobrze. Takie pociszające. Nawet toporek by się właśnie przydał. No, tej mapy jak tak ogólnie no nie znam za bardzo. Dobra, może jakoś nam pójdzie z tym łukiem. No, widzę, że już ktoś ma kamienny miecz. Ja ani jednego nie mam, spadłem. Dobra, ale żyjemy. Tu gdzieś powinna być skrzynka, chyba. No idzie ciężko. Wiesz, no trzeba spróbować z łukiem. Kiedyś. Może i dobrze pójdzie. Chociaż na ogólnie nawet zbroi nie mamy innej. Ale może się znajdzie. Jak no. No idziemy za kompasem. To tutaj chciałem iść tam ślady piorunów, ale pójdziemy sobie za kompasem. Jest jakaś osoba. Też czy na nią marnować? Chociaż... A ryzykujemy. Teraz on w ogóle stąd nie może wyjść. Dobre. O, co ja zrobiłem? No właśnie, niepotrzebnie spadłem. I tylko 4 graczy znowu zostało, dobra. No to zagram sobie jeszcze jedną arenkę. I to będzie arena... Zagram sobie na 31. Ale coś tam jest. Jest, a ja było blisko, żeby sobie to przelaza. To jest ogólnie moja taka ulubiona mapka. Dobra. Idziemy sobie. No, idziemy tam. Tam są 3 skrzynki. Tu jest jedna, a w środku 2. Bo jeszcze patyki się przydadzą. Nie. Teraz koszykuję go, żeby wyjąć miecz. My zaraz będziemy tu uciekali. Założymy armor. Dobra, mamy podwójną serię zabić. Mamy, nie mamy lepszych rzeczy. Dobra. Są buciki lepsze. Sobie założymy. Dobra. O, są patyki. To możemy sobie skraftować miecz. Aha. To zjedzmy jeszcze sobie tu ze skrzynek. Dobra, coś będzie. Dobra, nic nie ma. To, no, to idziemy na spał. Chociaż wiadomo, że tam będzie trochę osób. Ale zaryzykujemy. I gdzieś, no, jak wygramy, to będzie, no, nieźle. Już tylko zostało 4 graczy, ale no. W poprzednim odcinku, no, to był słabo, tak jak, no, tak jak dzisiaj. On też ma żelazny miecz. No, nie jest dobrze.
próbujemy go zaatakować. A, jest drugi, jest następny. Czy jest źle? Nie, dobra. Naprawdę wyrzucił miecz. No, ucieka. No, będziemy go gonić. Trzeba. Jest diament. O, już tylko zostało dwóch graczy. Jest dwa złote jabłuszka. Przydać się. Jest dobre ku. Są lepsze buciki też. Dobra. Jest duża szansa, że wygramy. Tylko nie trzeba. Nie możemy popełnić głupiego błędu. Czyli że za chwilę ktoś nas zajdzie. Dobra, jest. Teraz idziemy sobie tam, do tamtego gościa. Znaczy no. Dobra. Blisko za chwilę się pojawi. To też dobrze. No i mamy cały armor. Kolczaty. No, już, dobra, jest. No, jesteśmy wykokrzeni. Teraz by się tylko czytał diaksowy miecz. Czy mi się zdawało, czy ja słyszałem strzałę? No, chyba mi się zdawało, mam nadzieję. Dobra, za 25 sekund będzie Blitzstar. Wybierzemy oczywiście sobie Expana. Już tylko 10 sekund. Mam nadzieję, że wygramy. No, ucieszyłbym się, takie dobre zakończenie. Jak to można nazwać? No, raz. Bezproblemowo. Teraz wybierzemy szybko Expana. Przepraszam. Zjemy sobie już jabłuszko na wszelki wypadek, jakby coś. No, teraz trzeba tu. Posunąć górę. Naprawdę nie mogę skoczyć. Teraz gdzie on jest? Dobra, może zdążymy skraftować, znaczy ten, nie skraftować, tylko zenchantować rzeczy. No, już chyba jest gdzieś blisko. Ochronę ten, dobrze. Gdzie on jest? No, na pewno mam nadzieję, że nas nie zajdzie. O, zdawało mi się, że widzę jego nika, ale na szczęście nie. To zdążymy chyba jeszcze sobie zenchantować. Nie skraftować. Jeszcze tylko na pierśnik. O, i ochrona jeden. No, enchant jest, no, świetnie. No, powinniśmy wygrać, no, chyba że ma diaksowy miecz, chociaż no, mamy chyba lepszą zbroję. No, na pewno nie ma diaksowej, jeszcze mamy enchantowaną. No, chyba że żelazną miałby. Ale my mamy enchantowaną. No, tutaj, gdzie on może być? Jest chyba na tej górce. Tak, widać pioruny, to pójdę do niego. Tak, też ma żelazny miecz. I nie ma na pierśnika, jest dobrze. Nie, małuk. Super. Znowu mamy przesrane, jednak przegraliśmy. No może sobie poczekamy.
Będziemy schodzić. Niestety ma łuk. Co nie jest najlepsze. Nie. Jakbyśmy teraz przegrali, no to... No. To się wkurzę. Ponieważ, no... Żelazny miecz. Takie dobre... No, takie dobre EQ. No, natomiast, no... Kto by się nie wkurzył. Jak... No, przegrać z tym, co nawet nie ma całego... No, EQ. Niestety strzał nie mamy. Dobra. Chyba schodzi. Choć tak to oczywiście go zabijemy. To jest... Ej, nie ma tak dwóch graczy i... No i mieć sojusz. No to jest, no, szczere. Jeszcze mu przyszykowany. No soj, człowieku. Walcz normalnie. No soj, ogarnij się. Nie! A dobrze, wygrałeś. Już myślałem, że przegraliśmy. Dobra. Ale dobrze, udało się. Dobra, a naprawdę myślałem, że już przegrałem, ale wygraliśmy, więc jest dobrze. Znowu dzisiaj zagraliśmy 3 arenki. 2 przegrane. No i 1 wygrana, no. Dobra, cieszę się. A więc dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał i zapraszam już na kolejny odcinek. Do zobaczenia, hej!